wita wszystkich i zaczniemy od najnowszej informacji. Dosłownie przed chwilą podpisaliśmy umowę już oficjalnie z partnerem technicznym, którym będzie przez najbliższe 2 lata firma AP Sport, dystrybutor firmy i marki Patrick. Współpracujemy, można powiedzieć, nieoficjalnie niemalże od roku i w tym momencie już można powiedzieć, że po wszystkich grupach młodzieżowych od A do Z cały klub jest ubrany tak samo i będziemy tą współpracę kontynuować. Może o szczegółach powie przedstawiciel firmy. Dzień dobry, witam Państwa. Chciałbym na początku bardzo gorąco podziękować za możliwość ubierania klubu Zagłębie Sosnowiec, bo jest to dla nas bardzo ważna rzecz i to bardzo duży priorytet. Współpracę, którą tutaj planujemy na 2 lata, ma być związana tak samo ze współpracą, nie tylko jeżeli chodzi o ubiór klubu, tak samo chcemy pomóc, jeżeli chodzi o kwestie marketingowe, o rozpromowanie sklepu, o rozpromowanie różnego rodzaju gadżetów dla kibiców. Także myślę, że klub będzie zadowolony, ponieważ marka Patrick już od dłuższego czasu wita w Europie. Jest to jedna z najstarszych marek, która jest od 1892 roku jako producent sprzętu sportowego. Także można powiedzieć, że zaczynamy się równać tak samo do lat świetności klubu, czyli od lat 1906. Dziękuję. Teraz przejdziemy już może do części zasadniczej. Ja sobie pozwolę pokrótce podsumować to, co było. Zeszły sezon, mimo że ogromny zawód, bo nie awansowaliśmy, zabrakło nam 3 punktów do tego, żebyśmy wszyscy mogli mówić o pełnej satysfakcji, to mimo wszystko jednak progres był, ponieważ drużyna zajęła najlepsze miejsce w lidze od 6 lat. I to jest tyle w kwestii sportowej, jeśli chodzi o przeszłość. Jeśli chodzi o przyszłość, wiadomo, że duże roszady dokonały się w składzie Zagłębia Sosnowiec. Jest wielu nowych zawodników. Wierzymy głęboko w to, że jakość drużyny została podniesiona do takiego poziomu, który pozwoli nam zrealizować cel. I dziś, mimo że po sezonie wyglądało to inaczej, dziś publicznie powiedziałem, że miejsca 5-8 to będzie to, co jest realne. Dzisiaj mogę powiedzieć, że po podpisaniu kilku umów sponsorskich, pewnie Państwo będą widzieli je już jutro na banerach i na naszych stronach internetowych. I po tym, jak wzmocniliśmy skład, mogę powiedzieć, że na pewno ten zespół stać na to, żeby walczyć nie tylko o awans z drugiego czy z trzeciego miejsca, ale o to, żeby wygrać tą ligę. I mogę powiedzieć tak, że celem Zagłębia Sosnowiec w najbliższym sezonie jest zwycięstwo w lidze i zajęcie 1. miejsca, a celem minimum jest miejsce 3, także premiowane awansem. Jeśli chodzi o sytuację finansową klubu, dzięki naszemu mecenasowi, którym jest miasto, i ogromnemu zrozumieniu zarządu miasta, a także Rady Miejskiej, i ja myślę, że wszystkich tych ludzi my przekonujemy codziennie swoją pracą do tego, że warto w nas inwestować, to znaczy w pierwszą drużynę i w ponad 400 dzieciaków, które u nas trenują, i w trenerów, i we wszystkich ludzi, których w klubie jest zatrudnionych, no można powiedzieć, więcej niż 70 osób tak naprawdę na stałe. Ta współpraca pozwala stabilnie myśleć, spokojnie pracować i tutaj niski ukłon za to, że został jakby zaakceptowany taki program określonych terminów wpłat w określonej wysokości. To uczyniło nas klubem wiarygodnym, płacącym swoje zobowiązania terminowo i to się, że tak powiem, przekłada też na możliwości pozyskiwania i zatrudniania zawodników, ponieważ wiedzą, że po prostu nam można ufać. Czasami godzą się pracować za pieniądze ciut mniejsze, ale pewne, nie na papierze, które potem gdzieś w ramach ugód i tak trzeba ich się pozbywać. Także jeśli chodzi o współpracę z kolei z Mosirem, który zawiaduje tutaj wszystkimi obiektami, myślę, że można powiedzieć, że w tym trójkącie Zarząd Miasta, Rada Miasta, Mosir Klub, biorąc pod uwagę wszystkie realia, które są, można powiedzieć, że w Sosnowcu ta współpraca wygląda naprawdę wzorowo, bo każdy problem, który jest, pojawia się, a tych problemów nie brakuje w codziennej pracy,
jest załatwiany na telefon, szybka jest reakcja, spotykamy się, robimy krótkie zebrania, po których zapada decyzja zwykle o tym, że da się pomóc, trzeba pomóc i to się materializuje. Także naprawdę życzyłbym wszystkim prezesom klubów w Polsce, żeby mieli takie warunki do pracy jak ja. I myślę, że skoro wszyscy idziemy w jednym kierunku, no to nasz cel nie może się nie udać, ponieważ dzisiaj można powiedzieć, że w Sosnowcu nie ma hamulcowego. Wszyscy ciągną wózek w jednym kierunku. Dziękuję bardzo. I oddaję głos pani prezydent Czechowskiej-Kopacz. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. To na temat organizacji drużyny już zostało sporo powiedziane ze strony pana prezesa. Ja chciałam tylko parę słów komentarza. Oczywiście, że ten awans byłby mile widziany. Natomiast z drugiej strony uważam, że małymi krokami trzeba dążyć do sukcesu. Te trzy punkty, które nam zabrakło, na pewno są wskazówką dla trenera, w jakim kierunku należy popracować nad zespołem. I jestem tutaj naprawdę pełna optymizmu przed jutrzejszym meczem, który rozpoczyna kolejną rundę. Natomiast ze strony miasta chciałam dodać, że rzeczywiście to, co powiedział pan prezes, my będziemy utrzymywać budżet na poziomie takim jak dotychczas, żeby w jakiś sposób tutaj wspomagać klub. Oczywiście w miarę możliwości to wsparcie być może nawet będzie większe, jeżeli nam się uda, a sukcesy będą. Natomiast z drugiej strony też pracujemy nad innymi kwestiami. Jak państwo wiecie, drużyna pierwsza to jest trzon Zagłębia, natomiast też bardzo ważne jest zaplecze. Tutaj pan prezes nie nadmienił, że niedawno patronem Akademii został sam Artur Woruc, a to jest duży prestiż. To znaczy, że to Zagłębie jest w jakiś sposób pozytywnie postrzegane, skoro swój wizerunek dają takie gwiazdy jak Artur Woruc. Kolejną taką informacją dla państwa, może jeszcze nie wszyscy wiedzą, to jest to, że niedawno Rada Miejska w Sosnowcu podjęła uchwałę o powołaniu nowej placówki oświatowej, jaką jest bursa szkolna, czyli będziemy mogli już zapraszać młodzież z innych miast po to, żeby mogła kształcić się w klasach sportowych i jakby stanowić ten trzon akademii, czyli to nie tylko dzieciaki z Zagłębia, ale również gdzieś spoza granic miasta, ponieważ ta możliwość będzie, ta bursa szkolna w niedługiej przyszłości zostanie wciągnięta do zespołu szkół ogólnokształcących numer 14. Tam wiemy, że są klasy sportowe i oczywiście będzie wykorzystywana zgodnie z potrzebami klubu i akademii. Co jeszcze? No, chciałam tutaj zwrócić uwagę, że rzeczywiście w ostatnim sezonie sukcesem niewątpliwie było to, że myśmy osiągnęli bardzo wysoki wynik, jeżeli chodzi o frekwencję publiczności. Były mecze, gdzie było naprawdę sporo, ponad 5 tysięcy widzów, a to jest niezmiernie ważne, no bo ta drużyna, żeby osiąga sukcesy, gra, no musi tą publiczność i tych kibiców mieć, którzy ją wspierają i to się chwali. Natomiast my ze swojej strony będziemy starali się jeszcze w jakiś sposób zagospodarować teren tutaj Kresowej tak, aby wspomóc zarówno Akademię, jak i pierwszą drużynę na tyle, na ile będzie to możliwe. Może tutaj na chwilę, na dwa słowa oddam mikrofon panu dyrektorowi Mosiru. Może dwa zdania. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Szanowni państwo, prowadzimy działania bieżące, które mają na celu utrzymanie infrastruktury w możliwie maksymalny sposób, mając na względzie aspekty organizacyjne, finansowe. Staramy się spełniać te oczekiwania klubu w zakresie tego, by ta baza była na odpowiednim poziomie. Bardzo się cieszę z tych słów, które wypowiedział pan prezes. To jest olbrzymia satysfakcja, ale i również olbrzymie wyzwanie, zobowiązanie. Będziemy dalej realizować te działania na najwyższym poziomie. Ale oczywiście działamy też i planujemy w aspekcie prorozwojowym. W szerszym wymiarze powiem tylko, że prowadzone są rozmowy, które na tą chwilę idą w kierunku już złożonego wniosku przez potencjalnego inwestora. Złożył wniosek do magistratu o dzierżawę tegoż terenu, tutaj boiska szutrowego. To jest taka kolokwialnie czarna plama na terenie całego kompleksu. Tenże potencjalny inwestor jest zainteresowany budową boiska, oczywiście z balonem pneumatycznym całorocznego, które no, w jednym z aspektów swojej
istoty działania ma również współpracę z Zagłębiem, z klubami. Czynimy starania, by te formalności w jak najszybszym czasie zostały spełnione. Cieszy, wniosek został złożony do magistratu po tych spotkaniach, które były prowadzone z przedstawicielami firmy. To jest taki cel strategiczny, nie ukrywam, by już dopełnić ten obiekt w aspekcie jego funkcji. Prowadzimy też rozmowy, są koncepcje zagospodarowania tej części tutaj niezagospodarowanej pomiędzy częścią administracyjną a boiskami treningowymi. To też w aspekcie budżetu obywatelskiego, w miarę możliwości finansowych będzie, myślę, realizowany fajny plan zagospodarowania tego terenu w aspektach i mając na względzie oczekiwania klubu, ale i również mieszkańców rekreacyjno-sportowych. Szanowni Państwo, my będziemy, mimo tego, że sezon rusza, prowadzili działania zmierzające do jeszcze większej poprawy bezpieczeństwa na tym terenie. Pani prezydent była uprzejma powiedzieć o wysokiej frekwencji w zeszłej rundzie, w zeszłym sezonie. Jesteśmy w czubie ligi. Natomiast co bardzo ważne w tej kwestii, o czym mówili, pisali i przedstawiciele PZPN-u, służb mundurowych, pomimo wysokiej frekwencji było bardzo bezpiecznie. Ale mimo wszystko, mając świadomość, że te potrzeby są spore, sprzęt też się starzeje, prowadzone są działania, które zmierzają do tego, że zostanie on jeszcze dodatkowo, mówię o systemie monitoringu, uzupełniony, zmodernizowany, tak by być naprawdę w sposób profesjonalny przygotowany do obsługi zawodów na najwyższym poziomie z bardzo wysoką frekwencją co mecz. Dodatkowo w dużym stopniu zmodernizujemy, by usprawnić obsługę kibiców, system identyfikacji kibiców poprzez odpowiednie wymiany sprzętu, doposażenie sprzętu, by jeszcze bardziej usprawnić, poszerzyć możliwości działania w tym zakresie. Będą prowadzone działania również zmierzające, ale to już w momencie, kiedy na to czas pozwoli, czyli najprawdopodobniej po rundzie, zmierzające do poprawy stanu schodów. Wszystkie te działania będą prowadzone w trakcie tego roku kalendarzowego. Jeszcze dziękuję bardzo. Ja myślę, że przyszedł czas na kwestie sportowe, dlatego proszę pana trenera Mirosława Smyla o kilka słów przed sezonem. Na co liczy? Co liczy? Podwyżkę. Nie, żartuję. Witam serdecznie państwa. Mamy taki drugi dzień sportowca. Wczoraj oprócz treningu porannego, 18 msza w intencji klubu między innymi. Później byliśmy na spotkaniu w pubie pod Spodem, dobrze mówię panowie? Pod Spodem niedaleko ratusza. Bardzo miłe, fajne spotkanie. I pojawił się tam między innymi gość, który para się czymś takim jak tworzenie encyklopedii Zagłębia. Jest to dostępne w internecie, rozwija się to, ewaluuje cały czas. I dał mi taką karteczkę, taką mapkę Zagłębie Dąbrowskie. Przez chwilę myślałem, że to jest jakiś mały kraj. Natomiast poważnie mówiąc, ta świadomość, której nie miałem 9 miesięcy temu, jak przyjdziemy tu do pracy, w takim okresie roboczym, trudnym, skupiliśmy się tylko i wyłącznie na zdobywaniu punktów i poprawieniu miejsca w tabeli. Dzisiaj mam świadomość, gdzie jestem i ta mapka jakby uzmysławia, że milion mieszkańców w tym regionie, a jesteśmy klubem reprezentującym w tej dyscyplinie najbardziej popularnym w naszym kraju, najważniejszym w tym regionie, który no, musi świecić przykładem, zarówno sportowym, jak i organizacyjno, gdzieś tam wychowawczym. Stąd też powiem szczerze, dzisiaj mam świadomość, gdzie jestem. I taka jeszcze dygresja indywidualna. Jesteśmy w fajnej, wyremontowanej klubokawiarni. Nareszcie ona jest i to też jest kolejny sukces klubu. I są tu twarze ludzi, którzy osiągnęli wiele ciekawych rzeczy w piłce nożnej. To są gwiazdy tamtych czasów. I takim indywidualnym moim marzeniem dzisiaj jest to, aby na tej ściance gdzieś się znaleźć. Śmialiśmy się ostatnio, że gdzieś z tyłu
może być z tyłu, byle być na dłuższy okres czasu. Natomiast już całkiem poważnie, nie będziemy nic deklarować. Wykonaliśmy kawał mozolnej pracy po sezonie. W tym okresie urlopowym, kiedy zawodnicy odpoczywali, myśmy tutaj z prezesem na czele ciężko pracowali i budowaliśmy ten zespół tak naprawdę od podstaw. Trzon zespołu, który został, to są ludzie, którzy się sprawdzili w bojach, w tych trudnych i tych lepszych momentach. I dokoptowaliśmy do tego grono nowych zawodników, taką świeżą krew. Taką wisienką na torcie jest ostatni transfer Dudka z Zawiszy Bydgoszcz. Liczyliśmy na tego człowieka. To, co on powiedział i te jego słowa są jakby mottem tego, co będziemy robić. Bardzo mu się podoba wyzwanie. Żadna jego degradacja do drugiej ligi. Pieniądze nie były w rozmowie najważniejsze. Cel i pomysł, jaki mamy na to, co chcemy robić, tak bardzo mu się spodobał, że nie zastanawiał się, po prostu chciał z nami być. I to nas bardzo cieszy. Najważniejsze to jutrzejszy mecz. O 19 zapraszamy wszystkich kibiców i tych, którzy naprawdę nam dobrze życzą, a to, co powiedział prezes, to święte słowa, podsumowanie wszystkich słów, które padły przy tym stole, a więc nie ma hamulcowych w tej chwili przy Zagłębiu Sosnowiec. Wszyscy ciągną wózek w jednym kierunku i to naprawdę daje szansę na osiągnięcie tego sukcesu, który tak jest upragniony dla wszystkich i chcemy go osiągnąć. Tak, powtarzam, motto zespołu, każdy najbliższy mecz jest dla nas najważniejszy i nie walczymy o zwycięstwo. Taka jest nasza deklaracja. Dziękuję. Ja myślę, że powiedzieliśmy wszystko, albo prawie wszystko, bo z firmą Patryk AP Sport niedługo będziemy otwierać pierwszy w Zagłębiu Dąbrowskim taki mini mega store. To będzie jakby zwiastun tego, co chcemy zrobić w przyszłym roku, czyli otworzyć już naprawdę duży sklep z prawdziwego zdarzenia. Ale już niedługo kibice będą mogli kupować pamiątki Zagłębia Sosnowiec. Już nie będzie z tym problemów, tylko pracujemy teraz nad doborem asortymentu, zastanawiamy się nad cenami, żeby to wszystko było dostępne, przystępne. I myślę, że już powiedzieliśmy przy tym stole wszystko. Są z nami zawodnicy, czyli pozwoliliśmy sobie zaprosić od lewej Łukasza Tumicza, który podpisał z nami kontrakt na 2 lata, mimo że, jak sam mówi, miał inne oferty. Jest z nami Mateusz Grzesień, piłkarz, który wydawało się, że przesądzony jest, że będzie grał w Ekstraklasie, ale jest z nami znowu, mimo ofert z pierwszej ligi od klubów teoretycznie bardziej majętnych, no i oczywiście stojących na wyższym poziomie sportowym dzisiaj. Krzysztof Markowski, człowiek, który ma nam pomóc swoim doświadczeniem, tak żeby w tych trudnych chwilach, które przeżywaliśmy w końcówce zeszłego sezonu, trzymać tą drużynę, żebyśmy nie mieli takich, że tak powiem, skoków, nie tyle sportowych, co chyba mentalnych, co przyczyniło się do tego, że nie awansowaliśmy. I jest młody zawodnik pozyskany przez nas z Legii Warszawa, aktualny reprezentant Polski U21. W ostatnim meczu z Norwegią strzelił zwycięską bramkę. Jakub Arak, jeśli ktoś ma pytania właśnie dotyczące naszej współpracy, jak to wygląda na poziomie pierwszego zespołu. Jest to dla mnie krok do przodu. Chciałem grać w drużynie, która będzie występowała w drugiej lidze, na drugim poziomie rozgrywkowym. Myślę, że w Legii na razie bym miał trudno o to, żeby grać w Ekstraklasie, dlatego bym grał jedynie w trzeciej lidze. No a jeszcze jeśli chodzi o mój rozwój, no chciałem też przede wszystkim grać w zespole, który gra takim pozycyjnym i pracować z trenerem Smułą, o którym słyszałem bardzo pochlebne opinie. Bardzo ważne, żeby każdy z nas czuł oddech, że tak powiem, kolegi z drużyny, gdzieś tam naciskania, bo wydaje mi się, że właśnie tego może szczegółu zabrakło w zeszłym sezonie w pewnym momencie. Że po prostu każdy był w każdym meczu, przed każdym meczem, w każdym tygodniu ciężkiej pracy, którą wykonujemy, na 100% skoncentrowany na swojej pracy. Trener nie pozwala nam się rozluźnić nawet na moment, dlatego w tym roku mamy jeszcze bardziej wyrównaną kadrę. Mimo tego jeszcze chciałbym powiedzieć, że nie pojechaliśmy na obóz, tylko pieniążki zostały zainwestowane w klub na lata, nie tylko dla tej drużyny, bo nas może tutaj za pół roku nie być, za rok może nas nie być, za 2 lata może nas nie być, ale pieniążki zostały zainwestowane w coś, co tutaj będzie na lata i na pewno będzie pomagało nie tylko nam, ale może i dzieciakom z Akademii, bo jest ich sporo. Ale mimo wszystko nasze wyniki tutaj sportowe, że tak powiem, wszystkie testy, które były przeprowadzane i na fotokomórkach, poprawiły się jeszcze bardziej, także na pewno jesteśmy jeszcze lepiej przygotowani do sezonu. Trener miał, że tak powiem, krótki czas, żeby to wszystko poukładać, bo jest tura w tym 8 miesięcy, 9 miesięcy i
że tak powiem, zmiany nastają, te zmiany są na lepsze, wyniki poprawiamy i będziemy jeszcze lepiej przygotowani do sezonu. No i teraz się skupiam tylko na meczu piątkowym. Rywalizacja rzeczywiście pomaga, każdy z nas chce jeszcze lepszy być, prowadzić się, nie tylko, że tak powiem, wykonywać polecenia trenera, ale również dokładać swoje 3 grosze do tego, żeby być jeszcze lepszym. No i czekamy na piątkowy mecz i miejmy nadzieję, że frekwencja kibiców również dopisze, co jest dla nas bardzo ważne, bo nie ma chyba takiego zawodnika w drużynie, który nie lubi grać przy pełnym stadionie. Miejmy nadzieję, że swoją grą, swoją postawą na boisku sprowadzimy kibiców na ten stadion ludowy, który ponownie ożywi i stanie się sercem Wrocławca. Też to jest drużyna absolutnie na pierwszą ligę. Uważam, że ten klub zasługuje, od początku to powtarzałem, tylko tutaj przyszedłem, że ten klub zasługuje na pierwszą ligę i wszyscy tutaj po to jesteśmy, aby spełnić te oczekiwania kibiców. Nasze przede wszystkim, bo też my, wszyscy, każdy z nas, jak tutaj siedzi, chciałby gdzieś wyżej grać, wyżej pracować. I w tym kierunku wszyscy idziemy. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nie będę tu żadnych naprawdę deklaracji składał, bo nie o to chodzi, żebyśmy potem jakieś masowe samobójstwo popełnili. Ale wydaje mi się, że każdy jest ważny, nie tylko obrona, nie tylko pomoc, nie tylko atak, nie tylko bramkarz. Cały zespół broni, cały zespół atakuje i tutaj nie może być przekładania tego na poszczególne formacje, na poszczególnych zawodników, tylko jeden musi zasuwać za drugiego, musimy być zespołem. Każdy w tym zespole musi być ważny, czyli na dzisiaj jest to pierwszy zawodnik, 10, 20 czy ten ostatni na daną chwilę w kadrze. To musi być zespół, to musi być jedność i to musi być widać na boisku. Także nie chciałbym tego dzielić na to, że obrona zawaliła czy pomoc. Zespół wygrywa, zespół przegrywa i wydaje mi się, że to powinno być naszym mottem. A wydaje mi się, że wszystko robimy ku temu. Każdy dzień pracuje naprawdę na korzyść tej drużyny, każdy trening, każda jednostka, każdy sparing i wydaje mi się, że będzie to widać już jutro.